O, hej! To ja, Blippi! Patrzcie, co mam! To jest wykrywacz metalu! To urządzenie do szukania metalu pod ziemią! Metalu, którego nie widać gołym okiem! No tak, jeszcze niczego nie znalazłem! O, słyszeliście to? O, ciekawe, co wykrył wykrywacz! Wow! Spójrzcie na to! Mamy klucz! Wow! To jest naprawdę spory klucz. O, ciekawe, do kogo należy. Hej, wygląda jak klucz z pracowni biżuterii Kids Jewelry Heist w South Pasadena w Kalifornii. A może ich tam odwiedzimy? Jedźmy tam natychmiast! Wow, to tutaj już mi się podoba. Wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam jest. Chodźcie! Wow! To miejsce jest super! O, widzicie to? To jubilerska lupa do diamentów. Wow! Popatrzcie na tego giganta! Promień światła wpada tutaj i możemy oglądać przedmioty na bardzo dużym zbliżeniu. Na przykład ten. Wow! Albo te złote monety. Albo naszyjniki. Albo te bransoletki. Tu jest totalnie super! O, patrzcie na to! To jest wielka księga pirackich okrętów. Wow! Byliście kiedyś na pirackim statku? Bo ja je uwielbiam. O, hej! Ktoś tu jest! Ahoj, majtku pokładowy! Witamy w Kids Jewelry Heist! Hej, kim jesteś? Jestem Kelly the Kid! Kelly the Kid! Ale fajna ksywka! Rozumiem, że przyjechałeś do nas specjalnie na poszukiwanie skarbów. O, poszukiwanie skarbów? Uwielbiam szukać skarbów! A wy też lubicie szukać skarbów? Tak! A oto pierwsza tajna wskazówka. Tajna wskazówka! Jest napisane, oto wskazówki dla Blippiego i załogi. Załoga to wy! Okej, czytamy dalej. Słuchajcie uważnie, a wszystko zrozumiecie. Poszukajcie niezwykłej tajnej wskazówki pod spodem złotego statku. Wow! Zaraz. Wiem, gdzie to może być. Poczekaj. Do każdej podróży należy się dobrze przygotować. Przygotować? O, nowe ubrania! O tak! I powodzenia! Okej, dziękuję! To będzie fascynująca przygoda. Najpierw założę ten kostium pirata. Tak, na głowie mam już piracki kapelusz, bo bez kapelusza nie znajdę skarbu. Teraz muszę włożyć czarny piracki płaszcz. I jak wyglądam? Ha! Brakuje tylko pirackiego miecza! Ha, ha! No i pięknie, jestem gotowy. Tak, możemy zacząć zwiedzanie. Wow! Wow! Tu jest po prostu ekstra! Tu jest magicznie! Okej, podejdźcie tutaj. Wow! Sami zobaczcie. Wow, ależ tu jest mnóstwo kolorów, a w liście było o kolorze złotym. Tak, o złotym statku. Hej, widzicie tu coś takiego? Jest! Tak, macie rację! Świetna robota, chodźcie! Wow, chyba znaleźliśmy kolejną wskazówkę. Tuż obok złotego pirackiego statku. Bardzo dobrze. Interesujące. Sprawdźmy, co jest napisane. Okej. Napisano, mój pierzasty różowy przyjaciel znowu rozrabia i rozpowiada moje tajemnice. Tylko gdzie on się schował? Chyba wiem, o kogo chodzi. Różowy pierzasty przyjaciel. No tak. To jest zapewne jakiś ptak z różowymi piórami. Okej, no to w drogę! Dobra, poszukujemy różowego ptaka. Widzicie jakiegoś? Ptaszku! Chodź tutaj! O, nie widzę różowego ptaka. Zobaczmy, może tu się schował.
Uwielbiam szukać wskazówek. Sprawdźmy tutaj. Chyba znalazłem! Widzicie różowego ptaszka? Hej, ptaszku! Dzień dobry! To ja, Blippi! Jak się dzisiaj miewasz? Ponaśladujecie ze mną ptaszka? Ku! 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 Okej. Tu gdzieś musi być wskazówka. I oto jest! Tam na górze! Wow! Złoty łańcuch! Następna wskazówka! Tak jest! Okej. Sprawdźmy, co tu jest napisane. Będziesz mnie potrzebować, gdy pod wodę zejść chcesz. Pomagam w wodzie nurkom bezpiecznie oddychać. Okej. Musimy poszukać czegoś, co pomaga oddychać, gdy jest się pod wodą. Co to może być? Nie wiem. No dobrze, zabieram nasze zdobycze i szukamy dalej. O, tylko spójrzcie! Wow, ten stół jest przepiękny! A tu lusterko. Popatrzcie na to. Ej, widzę cię! A ty mnie widzisz? Hej, widzę cię! Ale to śmieszne. Okej, ten stół jest zrobiony ze starych gazet. A to są kawałki drewna. Nie pomogą oddychać pod wodą, ale są bardzo fajne. Ciekawe, do czego one służą. Jakie ładne lampy. Dzwoneczek! Słuchajcie! Słyszycie to? No, no dobrze. Szukamy wskazówek, nie dzwonka. Popatrzcie na to. Hejka, hej! To jest żaba! Widzicie tę żabę? Ale fajna żaba. Ponaśladujecie ze mną żabę? Rabbit, 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 rabbit. Ale ze mnie żabka. Żaby mogą przebywać pod wodą naprawdę długo, ale to chyba nie one pomagają ludziom oddychać pod powierzchnią. Zobaczcie tutaj. To jest stary zegar dziadka. Ależ jest wielki. Ojej, kolejny ptaszek. Dzień dobry, wrono. A może to kruk? Właściwie nie wiem. Ale to bardzo miły ptaszek. Ile tu mamy ptaków? Nie wydaje mi się, żeby zegar miał nam pomóc. Zegary służą do wskazywania czasu, a nie do oddychania pod wodą. Jak tu jest kolorowo. O, koraliki. Tylko spójrzcie. Wow, bardzo duże koraliki. Wybierz 4 koraliki. Zgadzacie się, żebym wybrał, prawda? Super. Poszukajmy wskazówek i przy okazji wybierzmy koraliki. Popatrzcie na to. Jeden niebieski koralik. O, co my tu mamy? Jeszcze jeden niebieski koralik. Teraz mam już 2 niebieskie koraliki. Dobrze. No to następny. Wow. Tutaj jest tyle koralików w tylu różnych kolorach. Na przykład ten. To czerwony koralik. Połóżmy go. Mieliśmy 2. Dokładamy 1 koralik i mamy już 3. Potrzebny jeszcze 4. Co powiecie na taki koralik? Numer 4. To koralik czerwony. Wybraliśmy zatem 4 duże koraliki. Tak, 4 koraliki. Okej. Szukajmy dalej. Wow. Więcej koralików. Te są malutkie. Co tu jest napisane? Wybierz 10 małych koralików. Super. To nie powinno być trudne. Wybierzmy 10 małych koralików. Gotowi? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. I ostatni. 10. 10 małych koralików. O, jakie są kolorowe. Wow, bardzo mi się podobają. Ależ to świetna zabawa. Czy wy widzicie to, co ja? Spójrzcie na to. To jest hełm płetwonurka. Tak. Żeby móc swobodnie oddychać pod wodą, nurkowie zakładają taki hełm. Tak, to nasza wskazówka. O, zobaczcie. Kolejna wskazówka. Jak się cieszę. Okej, przeczytajmy to razem. 8 nóg szalonych ta ośmiornica ma. Jeśli odnajdziesz złote macki, skrzynka ze skarbem będzie twa. Okej, wiem, co to oznacza. Musimy znaleźć złotą ośmiornicę. Tak, to przecież nie jest trudne. Musimy tylko kontynuować poszukiwania i znaleźć złotą ośmiornicę. Uwielbiam to miejsce. Tu jest ekstra. O, patrzcie. Więcej koralików i jeszcze więcej skarbów. Wow. Widzicie to? O, to ma w środku kraba. O, ale czad. To maluteńki krab. I jeszcze to. To ma w środku żuczka. Wow. To jest naprawdę śliczny żuczek. To jest czadowe. No dobrze, szukajmy dalej, bo chcemy znaleźć złotą ośmiornicę. Wow. O. O, gdzie ona jest? Widzicie ją gdzieś tutaj? Ha. O. 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 Tak, jest tutaj. To jest złota macka ośmiornicy. Wow. Spójrzcie na to! Wow, jest przepiękna! Ale gdzie jest kolejna wskazówka? Wow, widzicie to? Skrzynia pełna skarbów! Tak, mamy to! Znaleźliśmy ukryty skarb! Haha, tak! Jest zamknięta. Ach, jak my ją otworzymy? O, zaraz, zaraz. Pamiętacie, jak byliśmy w parku i użyliśmy wykrywacza metalu, żeby znaleźć klucz? O, tak, oto i nasz klucz. Tak. Możemy użyć klucza, żeby otworzyć skrzynię skarbów. Otwieramy! Jest! Patrzcie! Piracki skarb! Tak, zrobiliśmy to! Blippi, moje gratulacje! Przed nami najważniejsze zadanie. Z tych wszystkich elementów zrobimy magiczny naszyjnik. Magiczny naszyjnik? Chodźcie ze mną! Czeka nas chyba świetna zabawa! Idziemy! Blippi, siadaj wygodnie. Tak, pamiętacie to miejsce? Wow, ale się cieszę. Najpierw musimy wyjąć wszystkie skarby i położyć je na tej deseczce. Jasne. Tak, pamiętacie te wszystkie rzeczy, które zgromadziliśmy wcześniej? Super. Teraz umieścimy magiczny skarb na drewnianej deseczce. To ząb rekina. Jest złoty. Okej, tak dobrze? Idealnie. Teraz musimy tylko wziąć wszystkie kolorowe koraliki i ułożyć je równo po obu stronach. Jasne. Bierzemy 2 duże czerwone koraliki. Potem 2 duże niebieskie koraliki. 2 małe niebieskie koraliki. 2 małe zielone koraliki. 2 turkusowe, niebiesko-zielone koraliki.
dwa żółte koraliki. Jeszcze ostatnie, ale nie mniej ważne, dwa różowe koraliki. Ha, proszę bardzo. Tak, już prawie, prawie. Teraz już tylko trzeba tu dopiąć ten mocny, złoty łańcuch. O, tak, pamiętacie ten złoty łańcuch? Prawdziwe złoto. Wow, patrzcie na to. Jest bardzo ciężki. No dobrze, połączmy to. Okej, to będzie tutaj. Proszę bardzo. Idealnie. No i już, co myślisz? Jest rewelacyjnie. Jesteś gotowy? Oczywiście. Najwyższy czas dokończyć naszyjnik. Magia start! Wow! Patrzcie na to! Nieźle. Wow! Ten naszyjnik jest naprawdę magiczny, ale super. Blippi, musisz go teraz założyć. Mam przymierzyć? Ale przecież on jest magiczny. Ciekawe, co się wydarzy. No dobra, raz kozie śmierć. O, najpierw trzeba zdjąć ten kapelusz. No dobra, trzymajcie kciuki. Gdzie ja jestem? Blippi? O, Blippi! Czy ja jestem niewidzialny? Chyba jesteś. Ale super! To naprawdę magiczne. Ale gdzie ja jestem? Blippi, wiesz co? Zdejmij naszyjnik, to dobrze, się przekonamy. Już zdejmuję. Hej, tutaj jestem. Ale śmiesznie. To było naprawdę super zrobić ten magiczny naszyjnik w Kids Jewelry Heist w South Pasadena w Kalifornii. Przyjemność po naszej stronie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dzięki tak, za odwiedziny. Dziękujemy za zaproszenie. To była świetna zabawa. Kochani, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Hej, to ja, Blippi. Zapraszam do Centrum Sztuk Cyrkowych w Auburn w stanie Washington. Wow, jakie fajne miejsce. A jakie kolorowe. Dzieciaki przychodzą tutaj uczyć się sztuczek cyrkowych. O, cześć, jak ci na imię? Jestem Krystal i nauczę cię dziś paru sztuczek cyrkowych. Tak, nie mogę się doczekać. Pierwsze, co musisz zrobić, to zdjąć buty. Okej, a zatem zdejmuję buty. Dobrze, już się robi. Jeden but i drugi. Super, skoro buty już zdjęte, to teraz czas na naukę. Wow, widzicie to, co ja? Ale jest ekstra. Leży tu całe mnóstwo fajowych sprzętów. O, to chyba piłki do żonglowania. Później do nich wrócimy. Pióra? Do czego one mogą służyć? Ale śmieszne. Wow, a to? Pewnie liny do chodzenia. Zamierzam później się po nich przejść. Wow, to trampolina. Super się na niej skacze. Za chwilę ją wypróbuję, ale pewnie najpierw muszę się rozgrzać i rozciągnąć. Tak. Wow, widzicie? To drążek, na którym można się zawiesić. Wow! O, szarfa do akrobacji. Wow, wiecie, jaki to kolor? Tak, to jest kolor fioletowy. O, zaraz obok. Jeszcze jedna. To jest szarfa żółta. Okej. Wystarczy. Pora na rozgrzewkę, a potem ćwiczenia i zabawa. O, cześć! Hej, Blippi, robimy rozgrzewkę? Tak, koniecznie! Dobrze, to biegniemy do ściany, a potem szybko z powrotem, żeby się rozruszać. Okej. Startujemy! Zobaczcie, ja biegnę! Chodź, Blippi, teraz poćwiczymy ramiona. Okej. Krążenia do tyłu, żeby przygotować ramiona do ćwiczeń na szarfie i na trapezie. Wow! Tak, a teraz do przodu, jakbyś pływał. Okej, widzicie? Robię takie duże kółka rękami. Dobra, siadamy i robimy motylka. Połącz podeszwy stóp i zegnij kolana. Wow, ale fajnie. Motyle tak machają skrzydełkami. Tak, motyle są na początku gąsienicami, a potem się przepoczwarzają. I w końcu stają się prześlicznymi motylami. Okej, składamy skrzydełka, prostujemy nogi i robimy rakietę. Złap się za stopy. Gotów? 5, 4, 3, 2, 1. Odpalamy! Powtórzmy to jeszcze raz. Startujemy na 3, 3, 2, 1. Odpalamy!
dobrze, możemy już wstać. Rozgrzałeś się? Tak! To zabieramy się za naukę sztuczek. Ale czad! Ło, to było fantastyczne! Widzieliście, jak wysoko skakała? Tak! Wow! Patrzcie, jak dobrze jej idzie! To naprawdę super, że dzieci mogą się tutaj uczyć różnych sztuczek! Wow! Wspaniale! Wow! Akrobacje powietrzne! To jest wielka sztuka! Popatrzcie! Wow! Co tu się dzieje? To jest czadowe! Widzicie te duże kartki papieru na ścianie? Tak! Są na nich nazwy ćwiczeń. Tak! Coś jak cele. Kiedy wykonasz ćwiczenie, zapisujesz na kartce swoje imię. Chodźmy poczytać. Odwrócone V na szarfie. Wow! To znaczy, że wszystkie te osoby, których imiona są zapisane na kartce, tak, one to wykonały. Czyli Neil, Alisa, Johna, Zoe? Wow! Gratulacje! Wow! Poczytajmy dalej. Wow! Przerzut boczny, czyli gwiazda. Wow, to mega trudne. Patrzcie, ilu dzieciakom się to udało. Jej, rewelacyjnie. Żonglowanie maczugami. Wow, no to jest wyczyn. Tak, ani jedna osoba nie zaliczyła tego. O, nie do wiary. A ja mam pomysł. Może bym tak wybrał jakieś ćwiczenie i spróbował się go nauczyć? To będzie super zabawa. O, może być to. Zrobię przewrót w przód ze wstaniem bez pomocy rąk. O, to brzmi fajnie. To coś jak fikołek, a potem na końcu, kiedy wstajesz, nie możesz użyć rąk. Tak, bardzo chcę spróbować. Będzie frajda! Proszę, długopis! Teraz możesz napisać swoje imię na kartce! Poważnie? Ja nie mogę! Tak! Tak! Okej, jestem gotowy. Napiszę na kartce moje imię. B-L-I-P-P-I. Bibi! Wow, to było wspaniałe! Całe mnóstwo odlotowych rzeczy! Wow! Co to takiego? Wow! Trochę wygląda jak tęcza! Wow! Ten kolor to fioletowy! Wow! Fioletowe obręcze! Wow! Jakie fajne! A tu mamy niebieskie obręcze. To są zielone obręcze. I jeszcze żółte. A te są jakby... czerwonawe. Trochę pomarańczowe, ale bardziej czerwone. I mamy też różowe obręcze. Wow, jakie fajne obręcze. Ile tu kolorów. Hej, wiecie, co to jest za kształt? Tak, obręcz jest kołem. Zobaczcie. Wow, może da się nimi żonglować. No to jazda. Wow, 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 złapałem. Ale ubaw. Spójrzcie, mogę nimi kręcić na swojej ręce. Wow. A teraz wezmę kilka naraz. To będzie wyglądać odlotowo. Gotowi? Wow, 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 wow. Ale fajnie. Spróbujmy tak. Przewróćmy te obręcz jak naleśnik. To wcale nie jest takie trudne. Zobaczcie. Tak. I na drugą stronę. Uważajcie! Tak, trafiłem! Okej, a teraz je odłożę. I jeszcze tę zieloną.
No dobrze. Obręcze są już sprzątnięte i na swoim miejscu, więc może... wypróbujmy inne rzeczy. O, co to takiego? To na pewno jest pawie pióro. Pawie to piękne ptaki. A wy widzieliście już kiedyś pawia? O, tak. Kiedy rozpościerają ogon, wyglądają bajecznie. A teraz mam pewien plan. Zamierzam wziąć to pawie pióro i spróbuję nim balansować. Ustawiam je na palcu. Wow! Zobaczcie! Tak. Bardzo uważam, żeby pióro mi nie spadło na podłogę. Wow! Mogę to robić, nie ruszając się z miejsca, albo nawet chodząc z nim po sali. Wow! Wow! Niełatwe! Wow! Coś wam pokażę. Uwaga! Stawiam je sobie na nosie. Wow! Wow! Utrzymuję w równowadze! Wow! Fajnie było! Zabawa z piórkiem jest super! A co my tu jeszcze mamy? O, teraz wezmę te... O! Te tyczki i do tego... parę talerzy. Ile talerzy tu mam? Tak. Raz, dwa, trzy talerze. A jakie to kolory? Tak. Niebieski, czerwony, tak, i żółty. Okej. Weźmy niebieski talerz. To jeden z moich ulubionych kolorów. Zakręcę nim. O. O to chodzi. Tak, widzicie jak się kręci na tyczce? Ekstra! Pamiętajcie, te talerze są z plastiku, więc nie radzę wam próbować tego w domu z talerzami z kuchni. Jak spadną, to się rozbiją. Wow! To są talerze cyrkowe. Kręć się, kręć! Gotowi? Wow! Jeszcze raz! Wow! Widzieliście to? Lecimy dalej! Wow. Okej, to by było na tyle. No dobrze, odłożę je na miejsce i poszukam innych atrakcji. Wow, ale czadowe. Pełno tu piłek do żonglowania. Tak, znacie mnie. Ja uwielbiam żonglować, co nie? Tak, okej. O, jakie kolorowe. Pokażę wam. Ta przypomina pszczółkę. Tak, pszczoły są wspaniałe, bo one robią miodek. Mniam, kocham miód. Okej. Ta piłka jest czerwono-czarna. Ta niebiesko-biała. Zielono-czarna? Dobra, biorę trzy z nich. To może... te trzy. Dobra, gotowi? Jestem na kolanach i zaczynam żonglować. Wow! Żonglowanie to świetna zabawa! Nie od razu się udaje. Wow, 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 wow. Ale jak nabierzecie wprawy, to przekonacie się, jaka to frajda. Tak! No dobra, a teraz wyzwanie. Będę żonglował tyloma piłkami. Gotowi? Okej. To będzie super numer. Zaczynamy! Ale głupta ze mnie. No cóż, muszę je pozbierać. Świetnie. Co jeszcze jest ciekawego? Wow, znacie te koła? Hula hop! Tak, uwielbiam hula hop. Ekstra. Wezmę kilka sztuk. Fajnie, chodźcie ze mną. Wow, mam tu trzy hula hop. Tak. Jakiego koloru są te hula hop? Tak. To pierwsze jest pomarańczowo, żółto, czerwone. Wow. Ale fajne hula hop. A to drugie? Tak.
niebieskie w srebrne paski. Wow! A ty jaki lubisz kolor? Wow! To jest świetny kolor! Moje dwa ulubione kolory to niebieski i pomarańczowy. A ten znacie? Tak! To jest kolor fioletowy i ma błyszczące srebrne drobinki. Tak! Pobawmy się tym! Dobrze, spróbuję pokręcić nim na ramieniu. Wow! Tak! Coś wam pokażę. Jest! Dobra, no to lecimy! Mam niezły pomysł. Wszystkie są na podłodze. Rozłożę je obok siebie i będę przeskakiwał z jednego do drugiego. Tak, super! Kto umie skakać jak żabka? Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Tak, dobra robota! Naprawdę super się bawiłem, ucząc się cyrkowych sztuczek. Tak, wow. Spójrzcie na to. Tak, pamiętacie to? To jest lina do chodzenia. O, tak. Razem z wami spróbuję po niej przejść. To musi być trudne. Lina jest taka cienka. Wow. No dobrze, spróbujmy. Zapraszam, wejdź na ten podest, wyprostuj się, wyciągnij ramiona i patrz przed siebie. Jasne. Będę cię asekurować na wszelki wypadek. W porządku, świetnie, no to idę. Wow. 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 Spadłem, ale nie szkodzi, zacznę jeszcze raz. No to ruszam. Wow. I znowu spadłem! Ale i tak się świetnie bawię. No dobra, chcę spróbować trzeci raz. Zaczynamy. Dam radę. Wow, widzicie to? W końcu mi wychodzi. Wow, tak! Udało mi się, uwierzycie? Tak, było naprawdę trudno, ale świetnie się czuję z tym, że dokonałem takiego wyczynu. No brawa! Okej, okay. Najpierw poturlam się na dół. No to jazda! Wow! Super, teraz równoważnia. Wow! Wow, 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 wow! 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 Pora na spacer na rękach. Zaczynam! Wow, 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 wow! Wow! Yes! Wow! To był mega super odjazd! Tak! Ale to już koniec naszego filmu! Żeby obejrzeć więcej moich filmów, wystarczy tylko, że wyszukasz moje imię! Chcesz przeliterować moje imię? Gotów? B-L-I? PPI! Woohoo! Hej! To ja, Blippi! A dzisiaj wejdziemy na pokład tej wielkiej łodzi! Wow! Jest ogromna! Tak! Bardzo się cieszę, bo dziś znajdujemy się w Pier Dolphin Cruises w St. Petersburgu na Florydzie! Będziemy zdobywać informacje i uczyć się o wielu morskich stworzeniach i może zobaczymy jakieś delfiny! Witaj! Tak! To ruszajmy! Hej! Znaleźliśmy się na łódce! Tak! Ta łódka jest świetna! To nie jest taka zwyczajna łódka. To jest bardzo wielka łódka, mieszcząca wielu ludzi. Nazywamy ją katamaranem. Tak! Ile tu jest miejsc? Spójrzcie tutaj, szybko! Tak, to jest naprawdę wielka siatka!
Ta siatka nie służy do łowienia ryb, ale jest bardzo przydatna wtedy, gdy przypadkiem wyrzucimy coś za burtę. Możemy po prostu po to sięgnąć i nic tam nie przepadnie. Okej, odłóżmy tę siatkę na miejsce. Ło, patrzcie na to! Tak, to ogromna szczotka! Ale śmiesznie, czy to szczoteczka do zębów? Nie, ta szczotka służy do czyszczenia pokładu. Dzięki niej z łatwością usuniemy brud albo rozmaite wąsonogi. Okej, robimy to tak. Super czysto! Tak! Dobra, odłóżmy szczotkę na miejsce. Chyba już dość się dziś nasprzątaliśmy. Wow, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Wow, widzicie to? Co to jest? Sufit na łódce ma kolor pomarańczowy! Tak! Wow, a to jest bardzo ważne znalezisko. Tak, to są kamizelki ratunkowe. Popatrzcie! Wow, tak, te kamizelki są niezwykle ważne, bo jeśli wpadniecie do wody, pomogą wam pływać. Zakładamy je w taki sposób. Hejka! Chwytamy za taki pas. Zapinamy go i wtedy już jesteśmy bezpieczni. Tak, zobaczcie, to kapitańskie czapki. Wow, jedna czapka i druga czapka. Wow, ale śmiesznie. Wow, spójrzcie, to mój przyjaciel, kapitan Krystian, który jest najprawdziwszym kapitanem. Tak, to wspaniałe. O, a czym właściwie zajmuje się kapitan? To bardzo odpowiedzialna praca. Muszę kierować łodzią, dbać o bezpieczeństwo ludzi na pokładzie i o jak najlepszą zabawę. Tak, wydaje mi się, że to świetna praca. Być może kiedyś, gdy dorośniecie, będziecie chcieli być kapitanami. Tak. Hej, kapitanie Krystianie, kierowanie łodzią jest chyba bardzo skomplikowane. Tyle tu tych guzików i dźwigni. Tak, jest ich wiele. O. Te dźwignie tutaj nazywamy przepustnicą. O, super! Gdy ją popchniesz, łódź zacznie płynąć do przodu, a gdy pociągniesz, łódź popłynie do tyłu. Okej, spróbujmy! Popchnijmy ją do przodu. Tak, dzięki temu łódź popłynie do przodu, a... Teraz popłynie do tyłu. Jasne? Super! A to jest koło sterowe. Bardzo ważny element łodzi. Dzięki niemu płyniemy albo w prawo, albo w lewo. Chcesz to spróbować? Tak, bardzo bym chciał. To do dzieła! Niedługo będę mógł zostać kapitanem. O, popatrzcie, wygląda zupełnie jak kierownica w samochodzie. Tyle, że jest naprawdę ogromna, bo to ogromna łódź. A to do czego służy? To kompas. Określa, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód i wskazuje kierunek podróży. Ło, ale super! Kompas wskazuje stronę świata i kierunek podróży. Hej, spójrzcie, to jest mikrofon. Halo, halo! Witam wszystkich na pokładzie, kapitan Bipi. Ale śmiesznie. Hej! Bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj zobaczymy delfiny. Ale wcześniej, razem z wami, dowiemy się czegoś o morskich stworzeniach. Dlatego teraz spotkałem się z koleżanką Mackenzie Mangai. Haha, tak! Mackenzie jest z zawodu biologiem morskim. Wow! Hej, Mackenzie! Hej! Proszę, powiedz nam, czym zajmuje się biolog morski? Biolog morski bada oceany, stara się o nie dbać i je chronić. A co ty najbardziej lubisz w tym wyjątkowym zawodzie? W zawodzie biologa morskiego najbardziej lubię możliwość badania oceanów i edukowanie innych na temat tego, jak ważne są dla funkcjonowania naszej planety. Wow! To brzmi bardzo, bardzo poważnie. Hej, może Mackenzie zechce nam pomóc w nauce o morskich zwierzętach? Tak! Okej. Mamy tu jakieś morskie stworzenia. Co to właściwie jest? To stawonóg zwany skrzypłoczem. Mój ulubieniec wśród dzisiejszych okazów. O, czy mogę go podnieść? No pewnie. Dobra, okej. To podnoszę. Muszę być bardzo, bardzo delikatny. Witaj, panie skrzypłoczu. Wow, spójrzcie na te nogi. Rety! A ile ma tych nóg? Wow, hej, policzmy nogi skrzypłocza wszyscy razem. Jedna, dwie, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! On ma 10 nóg! Wow,
To naprawdę dużo. Bardzo dużo. Tak. Hej, Mackenzie, spójrz. Ten skrzypłocz ma na plecach trochę wąsonogów. Tak, to prawda. O. Ma na plecach trochę wąsonogów. Powodem, dla którego się tak dzieje, jest fakt, że wąsonogi to pasożyty, które przyczepiają się do poruszających się powoli morskich zwierząt. A skrzypłocze właśnie tak się poruszają, więc mają na sobie sporo wąsonogów. Wąsonogi spełniają ważną funkcję. Gdy przyczepią się do morskiego zwierzęcia, które powinno poruszać się szybko, to wskazują nam, że prawdopodobnie to konkretne zwierzę jest chore. O, czyli jeśli zobaczymy zwykle szybkiego żółwia z wąsonogami, to ten żółw może być chory i wymagać leczenia. Okej, cóż, było całkiem fajnie. Lubię pana, panie skrzypłoczu. Odłożę go teraz do wody. Pa, pa! Wow, Mackenzie, chyba wiem, co to jest za zwierzę. Hej, hejka. Spójrz, to jest rozgwiazda. Tak jest. Wow, zobaczcie, jaka jest fajna. Jej plecy mają taki zielonkawo-szary kolor, a jej brzuszek, wow, jej brzuszek jest koloru żółtego. O, Mackenzie, trochę mnie łaskoczę. A do czego służą te małe cosie? Te cosie to tak zwane nóżki ambulakralne, dzięki którym rozgwiazda porusza się po dnie morza. Wow, ma całe mnóstwo takich nóżek, popatrzcie. Okej, wiecie co? Ta rozgwiazda jest bardzo fajna, tak samo jak skrzypłocz. Odłożę ją teraz do akwarium. Okej, pa pa, rozgwiazdo! Wow, wygląda na to, że jest tu sporo muszli. Wow, jedna jest tutaj, a ta tutaj... O, jest bardzo ciężka. Trochę przypomina kamień. Wow. Hej, a co to są za muszle? Więc muszla, która jest ciężka jak kamień, to muszla małża. Wow, to muszla małża. A ta muszla tutaj? Tutaj nazywamy melongeną koroną. Te muszle należą do dwóch różnych typów i w różny sposób się je także klasyfikuje. Ta muszla składa się z dwóch identycznych części. Przypomina dłonie, gdy są złożone. To typ małża, zwany dwuskorupowym. O, ta też jest dwuskorupowa? Ta taka nie jest. To skorupa mięczaka, która nie składa się z dwóch identycznych części. Wow, to bardzo ciekawe. Muszla dwuskorupowa i mięczak. A ta wygląda tak, jakby miała na głowie koronę. Król Blippi, który trzyma świetnego mięczaka. Zabawne. Cóż, to bardzo fajne muszle, ale odłożę je z powrotem do ich akwarium. Wow. Mackenzie, spójrz na to! Co to za koleżka? Wygląda, jakby miał skorupę mięczaka. To... Bo ma! To chyba nie jest ślimak. O nie, to krab pustelnik. Kraby pustelniki różnią się od mięczaków, bo mięczaki to ślimaki, ale te kraby też chcą mieć swoje domki, więc je w jakiś sposób pozyskują. Ten krab pożyczył sobie muszle od mięczaka. Witaj, panie krabie pustelniku. Pożyczył od kogoś domek. Nie wybudował go sam, ale ładnie się w nim urządził. Widzę tam jego małe szczypczyki. Nie chcę być poszczypany, więc odłożę go do akwarium. Pa, pa, panie krabie pustelniku. Pa! O, Mackenzie, popatrz na to! To jest naprawdę wielka muszla! Co to jest za stworzenie? To gatunek ślimaka zwanego trąbikiem. Mogę go podtrzymać? Oczywiście. Dobra, już go biorę. Witaj, panie trąbiku. Wow, hej, Mackenzie, czy to również jest mięczak? Tak, to również jest mięczak. Wow, jest ogromny i jak małe mięczaki, także ma tutaj takie coś. Co to jest? Więc to jest jego stopa, nazywana fachowo operculum, stworzona całkowicie z białka zwanego keratyną. Z tego samego, co nasze paznokcie. Wow! Operculum! To słowo brzmi poważnie, ale ja chyba będę mówił, że to stopa ślimaka. Tak! Hej, wiele morskich stworzeń ma przecież stopy, tak jak wy i ja. To całkiem zabawne. Cóż, odłożę tego koleżkę do akwarium. Wow, to było wspaniałe, uczyć się o tylu morskich stworzeniach. Hej, Mackenzie, a co tam leży? A tutaj mamy gąbki. Wow. Widzisz jakąś różnicę pomiędzy nimi? Ta, którą trzymam, wygląda na nową. Ma kolor żółty. No a ta druga? Ta druga
Wygląda jak gąbka, ale taka brudniejsza. Jest brudna. Właśnie ją znalazłam. Wzięłam ją prosto z naszej plaży. Gąbki pochodzą stąd, z Zatoki Tampa. I są bardzo ważne dla naszego środowiska, ponieważ mogą przefiltrować setki litrów wody dosłownie każdego dnia. Czy dostrzegasz coś nietypowego w tej gąbce, Blippi? Popatrzcie tylko! Gąbka wchłonęła całe mnóstwo rzeczy z wody. Spójrzcie, jakaś niebieska nitka i włóczka i chyba nawet jakiś fragment trawy. To świetnie, że znalazłaś tę gąbkę na plaży, Mackenzie. Ta wygląda jakby ktoś ją wyczyścił, nie? Tak, dokładnie. Regularnie zbieramy gąbki, które hodujemy tutaj, na Florydzie i czyścimy je, żeby potem móc ich używać do kąpieli albo nawet do mycia naczyń. Można nimi też umyć samochód. Gąbki są wspaniałe. Wielkie dzięki, Mackenzie. Nie ma za co. To była świetna zabawa uczyć się o tylu morskich stworzeniach. A teraz nadszedł wreszcie czas, by pooglądać delfiny. Ale będziemy je oglądać tylko i wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Ponieważ należy być dobrym i pełnym szacunku wobec wszystkich morskich stworzeń. Tak, okej, to chyba już pora, by wyruszyć w podróż łodzią. Chodźcie! Nie mogę się doczekać stawiania żagli! Tak! Pomóżmy kapitanowi Krystianowi odcumować łódź. Ruszajmy! Witaj, kapitanie! Witaj, Blippi! Co robisz? Zamierzam odwiązać wszystkie cumy i wypłynąć łodzią z portu. Tak! Tak bardzo się cieszę na spotkanie z delfinami! A co to jest? To jest knaga. Jeśli zawiążemy poprawnie węzeł, to nie zaciśnie się on niezależnie od przyłożonej siły. Odwiązujemy lino, tak? I zdejmujemy ją z knagi. To całkiem proste. Tak, to jest cuma dziobowa, czyli taka przy przodzie łodzi. A to są odbijacze. Włożymy je do środka. Dzięki nim łódź nie obija się o pomost. Okej. Są całkiem duże. Tak, dobra robota. Udało się. Wchodzimy na pokład. Dobrze. Kapitan Krystian uruchomi silnik, a ja porozglądam się za delfinami. Tak. Wypłynęliśmy łodzią na środek oceanu i odnaleźliśmy delfiny! Tak! Rzućmy okiem, może je wypatrzymy! Wow! Widzicie tego delfina? Tak! Witaj! Udało się! Oglądamy delfiny! Hej! To chyba przyjaciele! Cześć, delfiny! Ale wspaniałe! Popatrzcie! Są bardzo blisko! Hejka! Przepływają pod łodzią! Patrzcie, co znaleźliśmy! Tak, to jest sanktuarium morskich ptaków, nazywane Ptasią Wyspą, bo tylko ptaki mogą tam przebywać. To przestrzeń dla nich. Na tej wyspie znajduje się pełno ptaków. W zeszłym roku ponad 1500 ptaków się tam wykluło. To ogromna ilość. Żyją tam bardzo różne gatunki. Może przyjrzyjmy im się z bliska. Spójrzcie na te ptaki. Te najbliżej nas są naprawdę piękne, bo mają takie fajne piórka i są w kolorze białym. Nazywamy je egretami. Lubią wspólnie zakładać gniazda, ponieważ czują się bezpieczniej i się przyjaźnią. Zobaczcie, ptaki uwiły swoje gniazdka z różnych małych gałązek, żeby móc w nich złożyć jaja. A gdy je wysiedzą, wyklują się pisklaki i będzie mnóstwo małych egretów. Jak słodko. Spójrzcie tam dalej. Widzę tam różowe ptaki. To są warzęchy różowe. Może im się przyjrzymy? Tak, nazywają się warzęchy, a końcówki ich dziobów wyglądają bardzo zabawnie.
są zaokrąglone niczym łyżki, którymi jemy zupę. O. A warzęchy używają do jedzenia swoich łyżkopodobnych dziobów. Tak, te ptaki jedzą różne rzeczy. Robaki, ryby, a nawet żaby. Rabbit, roo. Wiecie, to naprawdę fajne móc oglądać je z bliska. O, widzicie to? Tam! To jest młodziutki egret. Tak, siedzi sobie tuż obok mamy. Hejka! Wow, ta ptasia wyspa jest naprawdę super. Są tu nie tylko warzęchy różowe czy egrety. Są tu również pelikany. Chyba jeszcze nie wypatrzyłem pelikana, ale bądźmy uważni. Może jakiegoś zobaczymy. Tak. Dobra, będziemy się przyglądać ptakom i może znajdziemy pelikana. Ten ptak tutaj to jeden z gatunków zamieszkujących wyspę. Nazywa się pelikan. Pelikany są naprawdę fajne. Gdy się wyklują, to określamy je mianem piskląt. Są bardzo małe, jak piłka do bejsbola. I nie mają żadnych piór, więc wyglądają zabawnie. Ale po upływie miesiąca te pisklęta osiągną rozmiary piłki nożnej i zacznie im rosnąć wiele piórek. Pelikany są super, popatrzmy. Wow, chodźcie, jest jeszcze więcej fajnych ptaków. Tak, widzicie tego czarnego ptaka? Ten ptak nazywa się wężówka. To całkiem dziwaczne słowo, wężówka. Wow, popatrzcie, pelikan, witaj panie pelikanie. Wiecie, wężówka jest naprawdę świetna, ponieważ potrafi bardzo głęboko zanurkować, żeby zdobyć obiad. Wężówki jedzą kraby, a także ryby, tak samo jak pelikany. Wężówki są także niezłe w naprawdę, naprawdę długim wstrzymywaniu oddechu. Więc gdy zanurzają się w wodzie, mogą łowić kraby i ryby, nie wypuszczając powietrza. To naprawdę niezwykłe. A ten ptak po prostu wygrzewa się na słońcu. Witaj, pani wężówko! Ależ tu jest fajnie. Rozejrzę się jeszcze. Może zobaczę jakieś inne ptaki. Hej! Doskonale się dziś z wami bawiłem, poznając te wszystkie morskie stworzenia. Tak, widzieliśmy delfiny i ptaki i wiele różnych stworzeń chodzących po dnie morza. Tak, poznaliśmy też bardzo ciekawych ludzi, wykonujących interesujące prace, czyli kapitana i morskiego biologa. Wow, to była świetna zabawa! Podziwianie delfinów na żywo było wspaniałe. Delfiny są super. Wow, spójrzcie na to. To bąbelkowe laboratorium. A dzisiaj wspólnie stworzymy ocean w butelce. Wow. Popatrzcie, są tutaj muszelki i małe zwierzątka. A kiedy potrząśniemy? Wow, to wygląda jak ocean. Okej, stworzymy ocean sami. Zaczniemy od butelki po wodzie. I musimy zdjąć z niej te wszystkie naklejki, które są przylepione z zewnątrz, żeby móc widzieć wnętrze. Dobra, najpierw przygotujmy wodę. Zatem naleję teraz jedną szklankę wody. Wlewam ją tutaj. Wow! Popatrzcie na to! Już zaczyna wyglądać jak ocean. A chcemy, żeby wyglądała jak prawdziwy ocean, więc dodajmy do niej nieco niebieskiego barwnika. Tylko jedną kropelkę. Jedna? To może dodamy jeszcze drugą. Tyle chyba wystarczy. I teraz przelejemy wodę do butelki. Bądźmy ostrożni, to nie będzie łatwe. Udało się, tak. Woda znajduje się w butelce, ale to fajne. A teraz moja ulubiona część. Bierzemy muszelki i wodne stworzenia. Różne rodzaje. Patrzcie, mamy tu meduzę. I mamy... Wow! A śmiornicę. Ale śmiesznie wygląda. Tak. I mamy
kilka krabów? Krabów i... tak, mamy tu jeszcze żółwika. O, patrzcie. Okej, więc weźmy nasze zwierzątka i dodajmy do nich nieco muszelek. Więc wybierzmy takie muszelki, które wyglądają fajnie. Biorę białą muszelkę. O, ta muszelka jest tak jakby zakręcona. Wezmę jeszcze kilka innych. Okej, teraz bierzemy muszelki, wrzucamy je do wody i dorzucamy morskie stworzenia. Żółwik, ośmiornica, teraz meduza i jeszcze krab. Pa, pa! Teraz, gdy mamy wszystkie muszelki i zwierzątka w butelce, musimy jeszcze tylko wlać do środka troszkę oleju, ale najpierw doleję jeszcze troszkę wody. To do dzieła. Nalewam wodę. Tak! Tyle wody już wystarczy. I teraz mogę dolać olej. Zaczynamy. Tap, 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 tap. Wow! Oho, popatrzcie na to! Dzięki olejowi powstanie mnóstwo bąbelków, bo olej i woda nie połączą się. Prawie skończyliśmy! Już prawie gotowe! Huhu, wow. Już prawie skończyliśmy! To wygląda świetnie! Dobra, teraz musimy jeszcze upewnić się, że zbytnio nie nabałaganimy. Chcemy zachować wokół siebie porządek, a zatem weźmiemy trochę takiej taśmy. Taśmy teflonowej. Owiniemy ją dookoła górnej części butelki, żeby olej ani woda z niej nie wyciekały. Teraz możecie poprosić opiekuna, żeby użył nożyczek. Zrobił małe nacięcie i w końcu zakręcił butelkę. A dla większego bezpieczeństwa możemy użyć taśmy. A ta taśma ma mój ulubiony kolor. To kolor pomarańczowy. Okej. Teraz wezmę trochę taśmy i tak, owinę nią butelkę. Dzięki temu ani olej, ani woda nie wyciekną. Nie chcemy bałaganu, okej? A teraz dociskamy taśmę i nareszcie mamy ocean w butelce. Wow! I najlepszy moment. Wstrząsanie butelką! Wow! Spójrzcie na to! Wygląda to tak, jakby zwierzęta pływały bardzo szybko w głębinach naszego oceanu! A muszelki pozostają na dnie. Jak w rzeczywistości! To była świetna zabawa. Stworzyliśmy swój ocean w butelce. Oglądaliśmy na żywo delfiny, zwiedziliśmy wyspę ptaków i przeżyliśmy wiele przygód, ucząc się o morskich stworzeniach. Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie obejrzeć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Okej. B-L-I P-P-I Blippi. Dobra robota. Cóż, widzimy się wkrótce. Pa, pa! Hej! To ja, Blippi! Patrzcie, gdzie wylądowałem! Obłęd! Jesteśmy w ośrodku narciarskim w Leavenworth. Leavenworth w stanie Washington. To kraina zimowych szaleństw, kochani. I będziemy się super bawić, bo śniegu jest fura. Zapraszam! Wow! O raju, jakie to było fajne! Wow! Widzieliście, jak zjechałem? No, na tej dętce zjechałem aż z tamtej górki. No dobra, nie była aż taka duża, ale hej, tam dalej jest dużo większa górka i jest nawet wyciąg, który nas tam może wciągnąć. Kto by się chciał męczyć i wchodzić pod górę? Za chwilę wam wszystko pokażę, ale najpierw... Patrzcie, tu mamy naszą dętkę. Wow,
Nasza dentka ma elegancki czerwony pokrowiec. Wow! Pokrowiec ma oczywiście chronić dentkę, bo ta prawdziwa dentka jest czarna i cała gumowa. Widzicie? A tutaj... Patrzcie, co mam! To jest smycz! A to... Jest kółko. Zaczepi się na haku wyciągu, a wyciąg pociągnie nas... aż na sam szczyt! Woohoo! Wow! Chcecie się przejechać? I jestem! Co my tu mamy? Ta wielka maszyna! O rety! Ile tam kabli, ile zębatek! Chcecie zobaczyć? Jacie, jakie zębatki! Szybko się kręcą. I dzięki temu, że tak się kręcą, to dają siłę tej linie z hakami. O tym i tu. O tym i tu. Także lina może spokojnie wciągnąć dętkę i człowieka na górę. No dobra. Podczepiamy dętkę? Zaraz zobaczycie, jak to działa. Słuchajcie, a może mała zabawa? Wspólnie policzymy, ile tu mamy dętek. Zgoda? Jedna! Dwie! Trzy! Cztery dętki! Fajnie było, brawo! Policzyliśmy razem do czterech. To może teraz inna zabawa, też całkiem prosta. W jakim kształcie jest ta dętka? Kwadrat to nie jest. To może trójkąt? Nie. To ten sam kształt, co opona. Tak! Pewnie, że koło. Wow! Jesteście super! Hej, a co ja mam? Wiecie, co to jest? To czarna gumowa mata. Straszliwie ciężka. Ugh. A to jest szary dywan. Tak, dokładnie taki, jak pewnie macie w domach. Właśnie, te maty i dywany leżą sobie na dętkowym torze, żeby nas trochę wyhamować. Gdyby ich nie było, tak byśmy się rozpędzili, że wylecielibyśmy z trasy. Ho, ho, ho! Idziecie? O, mamo, no to jadę! Wow! Pędziłem do was jak szalony! To było naprawdę super! Wow! A co to jest? Znalazłem fantastyczny pojazd! Uwielbiam jeździć w góry, bo mają tu tyle dziwnych maszyn i pojazdów do utwardzania tras. To idziemy zobaczyć? Jacie! Też to widzicie? No, to jest gąsienica. Tak, ten pojazd śmiga na gąsienicach. Ciekawe, co? Zwykle pojazdy mają koła i opony, a tu niespodzianka. Jego gąsienice wbijają się w śnieg i dzięki temu nie ślizga się i nie zapada. Haha, przejedziemy się? Ups, jadę do tyłu. Lepiej.
Wow! A co ja mam? Widzicie, co robię? No, jadę na rowerze! Nie dziwi was, że jeżdżę rowerem po śniegu? Właśnie, zazwyczaj rowerem jeździ się po szosie, po ścieżkach i ubitych drogach, ale tu was zaskoczę. Widzicie te olbrzymie opony? Obłęd! Są wielkie i bardzo szerokie. Wow! Tak, są o wiele szersze niż w zwyczajnym rowerze. To opony do tak zwanych fatbike'ów. Są grube i działają trochę jak gąsienice, dzięki czemu się tak nie ślizgają. Wow, ten rower ma potężny bieżnik. No to jazda! Wow! To jest śnieg! Zdecydowanie zimny! Gdy na dworze zimno jest, ciepłe ubrania włóż. Kakao w domu ciepłe, potem zrób. Hej, ale gorące! Cały świat biały dziś jest, wyjdźmy więc bawić się. A może na snowboardzie zjechać chcesz? No to lecimy! To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Chodźcie, zobaczymy, co tu mają fajnego. Jeśli pragniesz dostać się gdzieś, to skuter śnieżny musisz mieć. On nie ma kół, on gąsienicę ma, a z przodu płozy dwie. To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Cieszę się, że byliście dziś ze mną. Wspólna zabawa w śniegu to wielka frajda. Uwielbiam wszystkie pory roku. A w zimie można robić mnóstwo niesamowitych rzeczy. No nic, to już tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! To co, do zobaczyska. Pa, pa! O, hej! To ja, Blippi. Zobaczcie, co my tu mamy. Wow, to jest waga. Tak, kładziemy jedną rzecz po tej stronie, a drugą po tej stronie. Albo kilka rzeczy. To, na którą stronę waga się przechyli, pokaże nam, co jest cięższe, a co jest lżejsze. Okej. Spróbujmy czegoś naprawdę prostego. Zdejmę te pojemniki. Co według was jest cięższe, a co może być lżejsze? To piórko? O, łaskocze! Czy kamyk? Tak. Jestem pewny, że to kamyk okaże się
cięższy niż piórko. Gotowi? Tak. Widzicie, że ten kamyk jest niżej? Tak, ponieważ ta strona jest cięższa. Okej. Mam jeszcze jeden pomysł. Co wy na to, żeby położyć kilka tych piórek? Uuu! Tak! Bardzo dużo piórek! Wow, te piórka są takie kolorowe! Żeby zrównać ciężar, musimy dołożyć pojemnik także po tej stronie. Okej, teraz sprawdźmy, czy te wszystkie piórka ważą więcej czy mniej niż ten oto kamyk. Gotowi? Ho, ten jeden kamyk jest cięższy niż te wszystkie piórka! Wow! Wow! To jest takie super! Okej, odkładam ten kamyk na bok. Pojemniki na wagę. Wow! Musimy utrzymać tu porządek, bo mamy jeszcze wiele rzeczy do zważenia. Okej, no dobrze. Hej, spójrzcie tutaj! Co to są za owoce? Wiecie? Tak! To jest jabłuszko, a to jest pomarańcza. Pycha! Uwielbiam owoce i uwielbiam warzywa. Okej, sprawdźmy. O, one ważą mniej więcej tyle samo. Ciekawe, co okaże się cięższe, a co będzie lżejsze. Gotowi? 3, 2, 1. Wow, widzicie to? Tak! To jabłko jest cięższe. Wow. Jest też większe. Ale to nie zawsze działa w taki sposób. Pamiętacie? Tak. Piórek było bardzo dużo. Za to kamyk był malutki. Ale to piórka. Tak, były lżejsze od kamyka. Bo to zależy od gęstości. Tak, już pokazuję. Spójrzcie na to. Wow. Mamy tu klocki. Akurat one są w miarę... Wow! Lekkie. Wow! Widzicie? Ten jeden prawie wcale nie poruszył wagi. Okej, patrzymy, co będzie się działo. Okej. Po tej stronie mamy 4. Właściwie weźmy tylko 3. Okej. Teraz kładziemy takie same klocki tutaj. Weźmy ich 5. Jak myślicie, co będzie cięższe? Tak. Mieliście rację. 5 klocków o tym samym rozmiarze i tej samej wadze jest cięższych niż 3 klocki tego samego rozmiaru i wagi. Haha. Wow. Okej, dobra. Wracajmy do ważenia przedmiotów. Okej. Odkładamy kamyki tutaj. Zbieramy wszystkie te piórka. Musimy tu po sobie posprzątać. Świetnie. Odkładamy tutaj. Chociaż są takie słodkie i ładne. Okej, porząsiu. Teraz zważymy nasze dinozaury. Mamy T-Rexa. Okej, możesz stanąć sobie tutaj. Op. A może krótka drzemka. Właśnie tak. A tutaj mamy Triceratopsa. Okej, sprawdźmy, która zabawka waży więcej. Niestety nie znam wagi prawdziwych dinozaurów, ale sprawdźmy te zabawki. Tak! Ten T-Rex jest cięższy niż ten Triceratops. A co jeśli postawimy obok niego brontozaura? No dobra, gotowi? Ci ważą zdecydowanie więcej. Okej, panom już dziękujemy. Uwaga, teraz przed nami eksperyment. Okej, tu mamy ryż, a tu mamy wodę. I wsypujemy tę samą ilość ryżu do balonu i tyle samo wody też do balonu. Na przykład 1/4 kubeczka. I wtedy sprawdzimy, który balon jest cięższy, co oznacza, który z nich ma większą gęstość. Nasze balony będą podobnego rozmiaru. Nie, jednak będą tego samego rozmiaru. Tak, ponieważ 1/4 kubeczka to objętość. Doskonale. No dobra. Czasami to jest takie mylące.
Okej. Okay. Czyli 1/4 kubeczka. Żeby wszędzie było tyle samo. Super. Okej. Okay. Odkładam na chwilę na bok. Muszę najpierw przygotować balonik. Świetnie. Proszę bardzo. Użyję do tego lejka, bo inaczej będzie zamieszanie. Okej. Okay. Zaczynamy. 1/4 kubka. Wiążę supełek. Okej. Okay. Teraz wleję wodę. Dobra. Teraz wleję 1/4 kubeczka wody. Wow. Nie chcę rozlać wody. Gotowi? Wow. Idealnie. Okej. Okay. Zrobię sobie porządek. Należy posprzątać. Uwaga. I kolejny supełek. Okej, okay, czyli tak. Użyliśmy takich samych objętości. 1/4 kubeczka ryżu i 1/4 kubeczka wody. Teraz będzie najlepsza zabawa. Możemy położyć balony na wadze i dowiedzieć się, który z nich ma większą gęstość. Który jest cięższy? Gotowi? Tak, w niebieskim jest ryż. Wow, ryż ma większą gęstość niż woda. Wow, ping! Hej, wiecie co jeszcze jest naprawdę ciężkie? Tak, naprawdę ciężkie są pojazdy budowlane. Tak, na przykład ta koparka albo ładowacz czołowy. Wow. A taka koparka jest o wiele cięższa niż ładowacz czołowy. Wow. Hej, mam fajny pomysł. Skoro mówimy o wadze i maszynach, które są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, to może znacie jakąś maszynę, tę naprawdę ciężką, z niskim zawieszeniem, która zepchnie wszystko ze swojej drogi. Wiecie, co to za maszyna? Tak, patrzcie, jaką ma masywną szczękę. Tak, to jest spycharka. Hej, zapraszam na film o naszej wielkiej spycharce. Pracuje w upał czy mróz. Niestraszny dla niej piach albo gruz. Wyrówna i drogę, i grunt. Spycharka to maszyna cud. Zwykle cała żółta jest. Mówi się, że to ciężki sprzęt. Łazy z nią nie mają szans. Spycharka to jest wielki skarb. Przydaje się na farmie też. Usunie kamienie i co tylko chcesz. Z przodu pług wielki jest, z tyłu gryzak ma. Dzięki niej budowy czas krótko trwa. Wielką ma moc spycharka. Na gąsienicach przemieszcza się. Silnik jej potężny jest. Pracuje w upał czy mróz. Niestraszny dla niej piach albo gruz. Wyrówna i drogę, i grunt. Spycharka to maszyna cud. Pracuje w upał czy mróz. Niestraszny dla niej piach albo gruz. Wyrówna i drogę, i grunt. Spycharka to jest wielki skarb. To maszyna. Jej nic nie zatrzyma, wiesz jak się nazywa. Ruszy co tylko chcesz. To maszyna. Jej nic nie zatrzyma, wiesz jak się nazywa. Ruszy co tylko chcesz. Ładujemy klocki, klocki gotowe. Teraz je przewozimy i opuszczamy. Opuszczone, dwa klocki już załadowane. Pomyślmy, może ten kamyk przechyli te szale. Wow,
Oczywiście, że kamyk wystarczył. Wow. Super się z wami uczyło o ciężarze i o wielkich spycharkach. Wow. Te maszyny są bardzo ciężkie. Haha. Kochani, to już koniec na dzisiaj. Ale jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, to wystarczy tylko wyszukać mnie w sieci. Przeliterujemy razem moje imię? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Właśnie tak. No dobra, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Okej, okay, muszę to trochę posprzątać. Hejka, kochani! To ja, Blippi. Dziś złożymy wizytę zwierzętom w zoo. Chcecie poznać naszych nowych przyjaciół? Chodźcie! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej! To ja, Blippi! Dzisiaj jestem w zoo Woodland Park w Seattle w stanie Washington. Hej, spójrzcie na to. To są różne tablice informacyjne. Tak, tutaj widzimy mapę zoo. Ciekawe, jakie zwierzęta spotkamy w czasie naszej wizyty. O, może zobaczymy... niedźwiedzia gryzli? To by było super! Albo... O! To goryle też tu mieszkają? Ho-ho! I jest wiele innych gatunków zwierząt, takich jak flamingi. Wow! 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 Znacie to wysokie zwierzę? To jest żyrafa. Ona ma niezwykle długą szyję. To chodźmy jak najszybciej poznać te zwierzaki. Zapraszam! Wow! Rozejrzyjcie się! Tak, to środowisko przypomina Alaskę. Albo wybrzeże Pacyfiku. Albo Kanadę. Tak, mam dla tego zwierzęcia mały poczęstunek, ale hej, chcę, żebyście zgadli, jakie zwierzę może tutaj mieszkać. Tak, to niedźwiedź. I to bardzo duży niedźwiedź. O, jest brązowy. Tak, to jest niedźwiedź gryzli. Wow, to niesamowite. No dobrze, pozwolono mi rozłożyć te pokarmy dla naszego misia, żeby mógł je sobie spałaszować. Chodźcie. W tym pudełku mam mieloną kawę. Widzicie? Tak, to jest normalna kawa. Teraz rozsypię ją tutaj na ziemi. Mam nadzieję, że miś się w niej wytarza. Niedźwiedzie lubią tarzać się w kawie. Jeszcze trochę tutaj? Tak. Gotowe. I może w tym miejscu nasypię. To już wszystko. No dobrze. Na razie odstawię pojemnik, a potem go zabierzemy, jak będziemy wychodzić. Okej, spójrzcie na to. To są ciasteczka. Tak, niedźwiedzie gryzli uwielbiają ciasteczka. Więc tak po trochu je... rozrzucę dookoła. Wspaniale! I jeszcze tu. A teraz spróbuję zrobić taką ścieżkę z ciastek. Hej! A co to jest? Przyprawa do piernika? Mniam! No dobrze, rozsypię ją tutaj na trawie i na ziemi. Okej. Okay. Mam jeszcze kilka ciastek. Coś wam pokażę. Tak, w tym wiadrze mam pełno owoców i warzyw. Tak, ja też lubię owoce i warzywa. A to jest seler z masłem orzechowym. I do tego z miodkiem. Mniam! Niedźwiadek dostanie winogrona? Mniam! I kawałki pysznych gruszek. Są tutaj też marchewki. Wow! I parę jabłek. I kawałek arbuza. Tak, położę tu parę ciastek na tej małej wysepce. No dobrze. Super. Owoce smakowicie pachną. I jeszcze trochę przyprawy do piernika. Gotowe. A teraz przejdę aż na tamtą stronę, żeby tam również położyć smakołyki.
Wow! Nasz niedźwiedź będzie miał najprawdziwszą ucztę! Super! A teraz wracam po pojemnik. A za chwilę miś zostanie wypuszczony i zobaczymy, co mu najbardziej posmakuje. Wow, widzicie? To jest Kima! Kima to wielki niedźwiedź gryzli i właśnie zjada przysmaki, które mu zostawiliśmy. Dobra robota, chodźmy bliżej. Zobaczcie sami! Tak! To jest Dave! I Dave jest żyrafą! Niesamowicie wysoką! Proszę bardzo, Dave! Karmię żyrafę liśćmi sałaty rzymskiej. Dave wręcz uwielbia sałaty i liście. Hej, jak się masz? O, przyjrzyjcie się! Dave używa języka tak jak my dłoni, żeby wziąć jedzenie i włożyć sobie do buzi. Wow, Dave jest taki super! Proszę bardzo, Dave! Świetnie! Okej, do zobaczenia! Idę odwiedzić inne zwierzęta! Chodźmy! Widzicie? Właśnie jesteśmy przy wybiegu dla goryli. Wow! To gorylica! Jest taka urocza! Opiekun dostarcza zdrową karmę, a dodatkowo goryle dostają przekąski. Lubię przekąski! Wszystkie te goryle tutaj to stado i razem tworzą zgraną grupę. Grupę rodzinną. Wow! Mieszkające tu goryle to głównie samice, z wyjątkiem dwóch. Widzieliście tego wielkiego? Tego z szarym grzbietem? Tak, ten goryl jest przywódcą tego stada. Mówimy na niego srebrnogrzbiety. Wszystkie te zwierzęta to są goryle nizinne. Wow! Jest tu także drugi samiec. Ale to jeszcze maluch! Wow, ale słodziak! A teraz zobaczymy, jak goryle jedzą. Spójrzcie na to! Tak, ten owad nazywa się kruszczyca. To rodzaj chrząszcza. Widzicie, czym się pożywiają? Wow! Tak, to wygląda jak banany! Mniam! Ja też lubię banany! Wow! Widzicie, gdzie jestem? W laboratorium owadów. Tak, to właśnie tutaj owady spędzają czas. Tutaj jedzą i tu śpią. Tak, to jest ich własny pawilon. Wow! Nigdy w życiu nie widziałem tylu tarantuli. Wow! A tu za szybą jest ciekawy owad. To straszyk nowogwinejski. Wow! Jest odlotowy! Wow! Widzicie, ile tu jest różnych gatunków robaków i owadów? Wow! A tu mamy... O, pająki! Nawet jadowite pająki. Nie radziłbym wam otwierać tego terrarium, ale teraz przejdziemy do drugiego pomieszczenia i będziemy mogli obejrzeć różne fajne owady z bliska! Chodźmy! Wow! Podziwiajcie! To jest straszyk olbrzymi. Wow! Jakiego jest koloru? Tak! Tak! Ona ma kolor zielony. Poznałem, że to jest samica, ponieważ
Samce są brązowe, a ona jest zielona. Tak, do złudzenia przypomina liść. Tak, wygląda jak zielony liść, a chłopiec tego gatunku wygląda jak brązowy liść. Wow! Straszyki olbrzymie to najcięższe owady na świecie. Tak, ta samica jeszcze nie jest dorosła, a już jest wielka. Wow! Wygląda jakby robiła gimnastykę. Ale śmiesznie. Wow! Ten owad jest fantastyczny. Wow! Ale czad! Tak! Ten owad to jest pająk. Wow, naprawdę olbrzymi pająk. To jest gatunek o nazwie ptasznik chilijski różowy. Wow, hejka! Kiedyś bardzo bałem się pająków, ale już się nie boję. On wygląda bardzo przyjaźnie. Tak, gdyby tylko wszedł mi na rękę, to wcale by mnie nie ugryzł. To naprawdę miły pająk i wygląda bardzo fajnie. Cały kosmaty. Tak, to pajęczyca, a nie pająk. Wow, i ma już około 17 lat. Wow, jaki uroczy mały owad. Nie, mały nie. Raczej wielki. Wow, co to za owady? To są kruszczyce paskowane. Wow, mają śliczny połysk. Tak, na ich pancerzu są dwa kolory. To zielony i żółty. O, widzicie czułki? To samce, one mają czułki. Te czułki są koloru czerwono-pomarańczowego. Wow, spacerują po kawałku drewna. Uwielbiają owoce, które spadły z drzew. Mniam, też lubię owoce. Wow. A to co? Na płytce pleksiglasowej mam grupkę mięczaków. Tak, to są ślimaki tajtańskie. Wow, słodziaki! Popatrzcie tylko na ich maleńkie, twarde muszelki. Te muszelki je chronią. Wow, te ślimaczki pochodzą z wyspy o nazwie Tahiti. O, uwielbiam Tahiti, jest tam tak słonecznie i pięknie. Ale niestety nie znajdziemy tych ślimaków w naturze. Obecnie żyją tylko w ogrodach zoologicznych. Chcemy odtworzyć ich populacje, by wróciły do środowiska naturalnego. Na razie możemy je obserwować i patrzeć, jak jedzą pokarm. Hej, hej! Prawda, że super było poznać te wszystkie ciekawe zwierzęta w czasie naszej wycieczki do zoo? Tak, super frajda! Niestety, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Świetnie! A ja idę dowiedzieć się więcej o zwierzętach! Na razie! Hej! To ja, Blippi! Dzisiaj poznamy niesamowite morskie stworzenia! To będzie super przygoda! Zapraszam! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej! To ja, Blippi! Widzicie, gdzie jestem? Tak, to miejsce nazywa się Marina! Haha, Marina to taki mały port, gdzie cumuje się łodzie i jachty! Ale tu fajnie. Chodźmy dalej. Wow! Dzisiaj zapraszam was do niezwykłego oceanarium w Bellingham w stanie Washington. Jestem pewien, że dużo się nauczymy o morskich stworzeniach i rybach. Lubię ryby. Idziemy! O! O, cześć! Jak ci na imię? Cześć! Mam na imię Casey, a o, ty to kto? Miło cię poznać, Casey. Jestem Blippi. Czym się zajmujesz? Właśnie maluję na suficie różne zwierzęta żyjące w oceanie. Rety, dobrze widzę, że to są rekiny? Tak, zgadza się. Rekiny, kolenie. O, ale super! Bardzo mi się to podoba, ale powiedz, czy mogę wejść tam dalej i zwiedzić oceanarium? Jak najbardziej. Wow! Popatrzcie na to! Wow, poznawanie morskich stworzeń to super frajda. Tak, chodźmy!
Wow! Niesamowite! Widzicie to zwierzę? Ta ryba to płaszczka. Trudno ją zauważyć, bo doskonale wtapia się w piasek i kamienie, które ją otaczają. Tak, moje szelki na przykład byłyby słabo widoczne na pomarańczowym tle, bo też są pomarańczowe, a płaszczki nie widać na kamykach. I to nazywa się kamuflaż. Tak, kamuflaż chroni płaszczkę przed drapieżnikami. Wow! Wow, jakie ładne rybki! Są bardzo ruchliwe, widzicie? Hejka, cześć! Wow, pływają sobie w kółko i widać, że mają z tego frajdę. O, co tu jeszcze mamy? O, widzę wodorosty i kamienie. Tak, Casey powiedziała, że mieszka tu zębacz. Wow, właśnie jest pora karmienia, tak! Hej, Blippi, widziałeś zębacza długiego? Siedzi w swojej kryjówce. Kiedy jest głodny, wychodzi do nas na chwilę. Ma groźny wyraz twarzy, ale tak naprawdę jest miły. Czasem pozwala się nawet podrapać po brzuszku. Uwielbia krewetki. Zaraz go nakarmimy. Wow! Ile tu wspaniałych zwierząt! Tak bardzo mi się podobają! Spójrzcie tutaj. Wow, w tym pojemniku jest krab listownicowy. Ho, widzicie go? Wow, chwileczkę, odsunę te wodorosty. O, teraz go widać. Ciekawe jest to, że ten krab również stosuje kamuflaż. Tak, kiedy odżywia się wodorostami, które mają kolor jasnobrązowy, jego ciało też przybiera taką barwę. Ale kiedy je wodorosty ciemnozielone, jak ta listownica, wtedy zaczyna kolorem przypominać te wodorosty. Ło, ale fajnie! O, popatrzcie, krewetka! Cześć, krewetko! Jesteś taka urocza! Mogę cię pogłaskać? To spróbuję. Ho, ho. Nie boi się, ale milusio! Hej, a propos krewetek, spójrzcie na to! Wow, czy to nie wygląda jak krewetka? Zupełnie jak pancerz krewetki. Wow, krewetki i kraby mają tak zwaną wylinkę. Tak, wtedy wierzchnia warstwa ich pancerza tak po prostu z nich schodzi. Więc to jest tylko pancerz krewetki, który został po wylince. O, spójrzcie na te stworzonka. Wow. To są kraby pustelniki. Wow! Kraby pustelniki mieszkają w muszelkach. Wow! Patrzcie, co się stanie, kiedy go wezmę. Od razu schroni się w muszelce. No chodź. O! Widzieliście? Ojej! Tak, chwilę temu było go widać, a teraz jest wewnątrz muszelki, żeby się ochronić. Okej. Delikatnie go odłożę właśnie tak. O, ale akwarium! Widzę, że są tutaj różne kraby i ryby. Pełno tu ciekawych zwierzątek oraz wodorostów. Widzicie ryby, które tam pływają? Halo, rybki! Hej, jesteście głodne? Tak, wiecie co mam? Cały pojemnik specjalnej karmy dla rybek. Zawiera bardzo dużo składników odżywczych dla ryb. Tak, na przykład dla nas zdrowe są warzywa i owoce, bo mają składniki odżywcze. No dobrze, macie rybki? Świetnie, tak. A, spójrzcie, ile tu muszli. Są takie piękne. Jaka ta jest wielka, genialna. Ohoho, niemal wielkości mojej dłoni. Wow. Okej. Okay. O, a ta ma ładny połysk. A ta muszla jest szpiczasta. Wow. O, jeszcze jedna szpiczasta. I ma takie malutkie kolce. Wow, piękne są. O, hej, co to tutaj robi? Patrzcie, to jest zabawka, a ta zabawka to jest ogończa. Wii, wii.
Hej, mam niezły pomysł. Rozejrzyjmy się jeszcze i zobaczmy, czy jest tu więcej pluszaków. O, widzicie to? Ogromny żółw morski. Wow, żółwie morskie są czadowe. Z wielką gracją poruszają się w wodzie. Płynę, płynę, płynę. Ale jest słodki. Okej, zostajesz tu. Wow! Zobaczcie, mamy tu dwa łososie. Jeden jest w szacie godowej, a ten drugi nie. Wow, widzicie jak pływają? Tak, łososie to ekstra ryby. Rosną takie wielkie! Tak, ale dzikie łososie są mniejsze. Okej, położę je na tym blacie z innymi zabawkami. Wow! Potężny lew morski! Ale ten jest tak naprawdę malutki. Prawdziwe lwy morskie są wielkie i wydają dźwięki. Zabawne, co nie? O, ale słodziak. Okej, odłóżmy go na miejsce. O, jest i kolejny pluszak. Wow, to przydacznia olbrzymia. Spójrzcie, ma podwójną muszlę, tak. Wow, otwiera się. Widzicie, co jest w środku? Tak, znaleźliśmy perłę. Wow, jaka ona piękna. O, ładnie błyszczy. A wiecie, że perły powstają na skutek podrażnienia małża drobiną piasku? Wow! A tutaj na dole? Ohoho, kolejna muszla. Tak, to jest krab pustelnik. Tak, fajny, prawda? Widzicie, krab także się chowa wewnątrz swojej muszli, żeby się chronić, tak? Tak, położę go na ziemi. A teraz znów się pokazuje. Chodzi sobie po dnie. A potem znów się chowa. Okej, leż tu sobie spokojnie. Bywaj zdrów. Wow, inna zabawka. Tak, to jest ryba. Jak widzicie, ta ryba jest płaska. Tak, leży sobie na brzuchu, a oczy ma na górnej części ciała. Tak, i zwykle spędza czas na piaszczystym dnie morza. Ta ryba zwie się halibut, a halibuty rosną bardzo duże. Tak, ten halibut jest jeszcze mały. Wow, jakie to słodkie! Wiecie, jak nazywa się ten zwierzak? Ija! Tak, to podpowiedź. Tak, to jest konik morski. Tak, nieco przypomina konika, nie? O, ma taki zakręcony ogonek, a widzicie to tutaj? Malutka kieszonka z dziećmi konikami morskimi. Hej! Wow, jesteś taki kolorowy. Super. Zobaczmy. O, jeszcze coś. Jej, podziwiajcie. Kogo tu mamy? Tak, to orka. Wow, są niezwykle piękne. Ośmiornica. Ośmiornice są bardzo mądre. Tak, każda z nich ma 8 długich ramion. Woohoo! Z przyssawkami na spodzie, którymi się przytwierdzają. Okej, na razie. O, to jest waleń, a inaczej wieloryb. O, wieloryby rosną bardzo duże. Bardzo dużo ważą i oddychają powietrzem. Robią pszsz, zasysają powietrze, a potem schodzą pod wodę, gdzie mogą przebywać przez parę godzin. O, patrzcie! To białucha arktyczna. Wow, jest taka piękna i biała. Tak, jest tak biała jak śnieg. Tak, białucha arktyczna uwielbia przebywać w zimnej, wręcz lodowatej wodzie. Co to takiego? Hej, co tu masz? Jedna z pułapek na kraby.
I powiem ci, że złapaliśmy dziś dużo osobników. Właśnie widzę! Jest ich tu naprawdę mnóstwo! Ciekawe, jaki to gatunek. Ten gatunek to kieszeniec skalny. Bardzo przypomina kieszeńca magistra. Widziałeś już kieszeńca magistra? Tak, one są chyba trochę większe. Tak, zgadza się. Tak. Te są już prawie dorosłe. Możemy wyjąć jednego, żeby obejrzeć z bliska? Wiesz, co zrobimy? Weźmiemy dwa i zobaczymy, który jest samcem, a który samicą. Okej, to jest super pomysł. Popatrzcie! Mamy tu w wodzie dwa cudne kraby. Dobra. No dobrze, to po czym poznasz, który to samiec, a który samiczka? No tak, to dobre pytanie. Często je słyszę. Więc zacznę od samiczki kraba, dziewczynki. To patrzymy na jej brzuch, obracając delikatnie na grzbiet. Na chwilę się uspokaja. I szukamy czegoś, co wygląda jak taki duży trójkąt, którego nie ma samiec. W tym miejscu samica będzie mieć jajeczka w swoim brzuchu i potrzeba jej więcej miejsca, a samcowi nie. Okej, czyli to jest dziewczynka, a to jest chłopiec. No pięknie, Blippi. Wow, patrzcie! Wow, kraby są super, a ja będę teraz udawał kraba. Prawda, że wspaniale było dowiedzieć się tyle o życiu w oceanie? Tak! Zobaczyliśmy różne słodkie rybki i inne stworzenia. Wow! Tak wiele wspaniałych gatunków żyje w wodzie, a my ludzie żyjemy na lądzie. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy dbali o czystość naszych wód. Cóż, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I. Blippi. Brawo, super. To ja idę się dalej uczyć. Hejka. Hej, to ja, Blippi. Spójrzcie, gdzie jestem. Wow, jestem w Akademii Młodego Szefa w Covington w stanie Washington. To miejsce jest odlotowe. Tak, młodzi szefowie, dzieci, takie jak wy, mogą tu przyjść i nauczyć się piec różne przepyszne rzeczy. Chodźmy! Hej, Blippi. Hej, a ty to kto? Jestem szefowa Riley. O, miło poznać, szefowo Riley. Hej, możemy rozejrzeć się po pani kuchni? Śmiało, zaraz dołączę. Okej, chodźmy! Wow, ale fajna kuchnia. Jest w niej tak jasno i kolorowo. Dalej. Dobra, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po wejściu do kuchni, jest umycie rąk. Okej, odkręcam gorącą wodę. Opłukuję dłonie. Tak, żeby były całe mokre. A potem biorę mydło. Okej. Musimy je teraz szorować przez 20 sekund. Jeden ze sposobów to zaśpiewanie piosenki o abecadle. Gotowi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, X, Y, I, Z. Dobra, teraz spłukujemy z rąk mydło. Wycieramy ręce do sucha, a skoro ręce są już suche i czyste, możemy założyć fartuch. Tak, fartucha używa się po to, żeby nie pobrudzić ubrania podczas przyrządzania różnych potraw. I ważna rzecz, dostają ją wszyscy w akademii. Czapka szefa. Jak wygląda? Gotowe! Zobaczcie! W kuchni jest tyle różnych kolorów. Widzicie te szafki? Tak! Wow! Te mają kolor zielony. A te tutaj? Tak, mają kolor fioletowy, różowy, żółty i niebieski. Wow, wewnątrz szafek jest na pewno dużo ciekawych rzeczy. Wow, popatrzcie, mamy tutaj mnóstwo pysznych warzyw. Hej, czy znacie nazwę tego warzywa? Tak, to pomarańczowa papryka. Spójrzcie tutaj,
Tak, to zielona fasolka. Uwielbiam warzywa. Okej. Będzie pysznie! Nie mogę uwierzyć! Jedzenie będzie genialne! Na kartce, na którą patrzę, jest przepis na nasze dzisiejsze danie. Wygląda na to, że zrobimy fasolkę smażoną na chrupko. Wow! Brzmi przepysznie. I jeszcze sos rancherski. O, czyli jedzenie będzie nie tylko przepyszne, ale i zdrowe. Uwielbiam warzywa, tak jak sos rancherski. Ciekawe, czy będziemy mogli moczyć zielone fasolki w rancherskim sosie. Tak. Okej, do naszego przepisu potrzeba dużo przyrządów i bardzo dużo składników. To, nie ma na co czekać. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Okej. Weźmiemy komplet miarek kuchennych. Jest mała? Średniej wielkości? Druga średniej wielkości? No i duża! Dobra. Położę je od razu na stole. Trzeba nam jeszcze... Wyciskarki. Przyciska się do niej cytrynę, pomarańcze albo limonkę. Przyciska, kręci. Wtedy sok z owoców spływa na dół. Nieźle. Postawmy wyciskarkę obok miarek. No dobrze. Zobaczmy, co tu mamy. O, na pewno przydadzą się łyżki pomiarowe. Wow. Tak, podobnie jak miarki kuchenne, pomiarowe łyżki mają 4 rozmiary. Jest mała, średnia, średnia i duża. Okej, położę je. Niech będzie o tutaj. Świetnie. Dobra, zajrzyjmy tutaj. O! Wow, kubek z miarką. Można w nim odmierzać płyny i tak, i inne rzeczy, ale jednak mierzymy nim głównie płyny. Dzięki tej podziałce widzimy, ile ich tutaj mamy. Dobra, odstawiamy kubek. Spójrzmy tutaj. Znajdziemy tu coś? Mamy tu dużo ciekawych rzeczy. Wow, spójrzcie! Wałek do ciasta! Ha, fajniusi! To mały wałek do ciasta. A to duży wałek do ciasta! Rozwałkowuje się nimi ciasto. Nie będą nam potrzebne, ale są fajowe, bo można grać nimi na blacie. Dobra, dość zabawy. Bierzmy się do pracy. Dobrze, zobaczmy. To chyba tutaj. O, tak! Dwie rzeczy, których nam trzeba. Bułka tarta i mąka. Idealnie. Okej, zamykamy. Okej. Mąka i bułka? I zobaczmy. Weźmy coś zimnego. Wow. Widzicie tę lodówkę? Co za porządek. Dobra, przyda się trochę śmietanki do sosu rancherskiego. Postawmy śmietankę tutaj. Mamy ser. Dokładnie parmezan. Okej. Ser obok śmietanki? Potrzebne będzie kilka jaj. Tak, zobaczcie. Dobra, odłóżmy je, zanim któreś rozbijemy. Proszę, nie róbcie tego w domu. Weźmy jeszcze trochę majonezu. Stawiamy słoik na stół i kwaśna śmietana. Okej, śmietana na stół. No i możemy zaczynać. Zebraliśmy większość potrzebnych rzeczy i składników, ale przepis jest bardzo trudny. No nie, przydałaby mi się jakaś pomoc. Pomóc ci w czymś, Blippi? O, pewnie, dobra. Hej! Hej, przyniosłam resztę potrzebnych składników. O, super, okej. To mam tu taki przepis. Od czego zacząć? Rozgrzewamy piec do 220 stopni. Okej, to nic trudnego. Wystarczy rozgrzać piec do 220.
Gotowe. Świetnie, Blippi. Dziękuję. No dobrze, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wrzucić łyżkę mąki do pustej miski. Okej. Okay. Pamiętaj, dodajemy dokładnie jedną łyżkę mąki. Tutaj mamy jej za dużo, dlatego właśnie zgarniam nadmiar mąki. Okej. Okej. Poradzisz sobie? Pewnie. Dobra, czyli potrzebna nam łyżka mąki. Jedna łyżka. I zgarniamy. I zrobione. Świetnie, Blippi. No dobrze, teraz musimy wbić do miski jajko. Okej. Okay. Uwaga, w Akademii Młodego Szefa uczymy, żeby rozbijać jajka o blat, a nie o jego krawędź. Tak, żeby nie upadło na podłogę i nie narobiło bałaganu. Jasne. Rozbijamy jajko. I otwieramy je przy pomocy kciuków. Tak jak ja. Super. I odkładamy skorupkę na bok. Okej, okay, zobaczmy. Rozbijamy na stole. I proszę. Dobra robota, Blippi. Dziękuję. Umyjmy ręce, dlatego że dotykaliśmy surowych jajek. Ojej. Teraz płuczemy ręce. To ważne, by przepłukać ręce i dokładnie je umyć po tym, jak dotykaliśmy surowych jajek, mięsa czy podobnych rzeczy. I gotowe! Już. No dobrze, teraz musimy dodać miarkę panko. Okej. Dobrze, nabieramy. Okej. Chyba wystarczy. Tak. Panko to rodzaj bułki tartej? Tak, jej specjalny rodzaj. Dobra. No, nabieramy. Duża miarka. Dobra. I do mąki. Tak, to znaczy nie, do innej miski. Dobra. Wrzuć tam. A, no tak. Okej, okay. Wsypujemy. I już. Dobrze, teraz dodamy do bułki tartej nasze jedyne przyprawy. Aha. Czyli sól czosnkową i sól. Okej. Okay. No dobrze, więc wrzucamy teraz 1/4 łyżeczki soli czosnkowej do panko. Okej. Okay. Do dzieła. To ta? Mhm. Okej. Okay. Wsypujemy to do panko. Super. Teraz dodajemy 0,5 łyżeczki zwykłej soli. Dziękuję. Wow, sól jest przepyszna! Zrobione! Rozmieszasz składniki trzepaczką? Tak! Zobaczcie, to jest trzepaczka! Tak! I jak mam to zrobić? Używaj nadgarstka. Okej. Okay. O! To naprawdę świetny sposób tak, na mieszanie. Świetny. Musicie nią kręcić o tak. Dobra, wrzucamy teraz rozbite wcześniej jajko do drugiej miski. Do... tak, tak, do tej czystej. Okej, okay. Słyszycie? Wrzucamy jajko do miski. Okej. Okay. Teraz będziemy potrzebować odrobiny świeżej wody. Nabierzmy jej z miseczki. Woda do jajka. Teraz ty. Dziękuję. Okej, okay. To dajemy wodę do jajka. Świetnie. Dobrze, i teraz musisz pomieszać jajko z wodą za pomocą widelca. Widelca, tak? Jajko łatwiej jest mieszać widelcem niż trzepaczką. O! Zobacz, mieszasz w ten sposób. Okej, okay, więc bierzemy widelec i mieszamy jajko. Wow! Zauważyliście, jak rozlało się żółtko? Tak, zmieszało się z resztą. Gotowe! Świetnie. Bierzemy kilka garści zielonej fasolki. Okay. Szparagowej. Okay. O tak. Dobra. Świetnie. I wrzucamy je do mąki. Do mąki. I teraz dokładnie obtaczamy każdy ze strąków w mące. Dobra. Obtaczamy.
Wow! Dzięki tej sztuczce jajko będzie się trzymało fasolki. Okej, okay. Ciekawe. Spójrzcie, fasolki były zielone, a teraz są zielone i białe. Pamiętacie, jak myliśmy ręce? Dobrze, że to zrobiliśmy, bo teraz dotykam nimi fasolki. Nie dotykamy niczego po tym, jak dotykaliśmy jajek albo surowego mięsa. Musimy wcześniej umyć ręce. Jasne. Dobra, teraz zajmiemy się jajkiem i wrzucimy do niego fasolkę. Używamy dwóch rąk, jedna z nich będzie zawsze sucha, a druga mokra. Czyli nie dotykamy jajka ręką suchą. Wrzucamy fasolkę i obracamy ją w jajku. Dobra. Wyjmę widelec. A teraz wrzucę fasolkę. Właśnie tak. Wow, trochę kapie, ale to nic. Okej, wow, zobaczcie. Oblepiliśmy jajkiem naszą fasolkę. Okej. No dobrze, teraz wrzucamy fasolkę w jajku do miski z panko i obtaczamy ją w nim. Okej. Wow! Dobra zabawa! A kiedy już fasolki będą całe oblepione panko, wykładamy je wszystkie na tacę. Dobra. Wow! Już mi ślinka cieknie. Mnie też. Nie mogę się doczekać. Wiesz, może ułóżmy je trochę ładniej, wtedy lepiej się zapieką. Okej, okay, dobra. Jeśli je ładnie rozłożymy, wszystkie fasolki będą się równo zapiekać. Rozumiem. To ma sens. O, to pewnie dlatego, że gdy jedna leży na drugiej, wtedy ciepło nie dociera do całej fasolki. Dokładnie. A to bardzo ważne, żeby zapiekły się wszystkie. No to do piekarnika. Okej. Okay. Otwórz proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. Super. Będą gotowe za 10 do 12 minut. Wow, ale fajnie było robić razem zielone fasolki. Prawda? Tak. To co, robimy sos rancherski? No dobrze, czego potrzebujemy? Więc tak, majonez, śmietana, maślanka. Zaraz, ma być maślanka? Tak. A powiedziałem śmietanka. Dobra, czyli maślanka. Tak, są dość podobne, ale maślanka ma inny zapach i jest trochę gęstsza. Rozumiem. Co dalej? Sok z cytryny, koperek, pietruszka, szczypior, cebulka w proszku, czosnek w proszku, sól i czarny pieprz. Okej, okay, super. Chyba mamy tu wszystko. Też tak myślę. Dobra, to tak, na początek. Swój sos zmieszałam wcześniej, kolej na ciebie. Dodaj majonez do śmietany w swojej dużej misce. Okej, okay, patrzcie, majonez. A tutaj mamy naszą śmietankę. No dobra, gotowe. Świetnie. Teraz dolej pół szklanki maślanki do tego, co masz już w misce. Robi się. Zrobione. Super. To teraz przyszykuj miarkę o pojemności 1/4 łyżeczki. To ta. Już mam. Gotowy? I poproszę cię, żebyś nabrał miarkę koperku. To ten. Okej. Okay. Pietruszki. I szczypiorku. Dobra. Koperek, pietruszka i szczypiorek. I po sprawie. Dobra robota, Pipi. Przyszykuj proszę pół łyżeczki. Okej. Okay. Trochę większa. I co? To teraz musisz nabrać na łyżeczkę proszek czosnkowy. Dobra. I proszek cebulowy. Jasne. Okej, okay, pół łyżeczki. Tak, i czosnek. O tak, nasz sos będzie pyszny. Okej, okay, super. Teraz musimy wszystko wymieszać. No dobra. Pamiętaj, delikatny ruch nadgarstka. Pamiętam. O, cudownie pachnie. Gdy już wszystko wymieszamy, przykryjemy miski i zaniesiemy je do lodówki do schłodzenia. Okej, okay, zostały nam jeszcze 3 ważne składniki. Tak? Co takiego? Sok z cytryny, sól i pieprz. Okej. Okay. Sok z cytryny trzeba najpierw wycisnąć. Okej. Okay. Spójrz, masz tam ładną cytrynę. Śliczna. Przecinamy ją na pół i używamy wyciskarki.
Pamiętajcie, by wycisnąć cytrynę bardzo dokładnie, dociskając i obracając ją w obie strony, by wycisnąć z niej cały sok. Okej, spróbuję. Jak? Dobra robota. Tak. Po wyciśnięciu cytryna powinna wyglądać tak. Tak. Prawie pusta. Super. Okej. Odkładamy cytryny i przelewamy cały wyciśnięty sok do naszego sosu. Okej, przelewamy. Super. I mieszamy. Dobra, a teraz dodajemy do sosu 1/4 łyżeczki soli. 1/4. Dobrze, dodajmy troszkę soli. O tyle. I troszkę pieprzu. Obróć młynkiem 3 razy. Dobrze. Raz, 2, 3. Cudnie. Tak? Dobrze, i znowu mieszamy. Tak, mieszu. Pamiętaj, by robić to nad garstkiem. O, tak. Jej, nasz sos będzie przepyszny. Musi być. Słyszałaś to? Słyszałam. Czyli fasolka jest już gotowa? Tak, może ją wyjmiesz? Jasne! O, nie mogę się doczekać. Wow, mniam. Wow. O, wyglądają fantastycznie. O, zobaczcie. Śliczności. Zobacz, Blippi, zielone fasolki w panierce z sosem rancherskim. Wow, smacznego. Wygląda przepysznie, zobaczcie! Wow, wyszło doskonale! Dziękuję za wszystko, czego nas dziś nauczyłaś! To była sama przyjemność. Padaj, kiedy chcesz. O, dziękuję! Trzymaj się! Na razie! Wow, ależ to pachnie! Spróbujmy! Mniam! Są sosastyczne! Naprawdę! Tak, myślicie, że to, co zielone, jest niesmaczne. Ale hej, uwierzcie, próbowanie różnych rodzajów jedzenia to ekstra zabawa. Tak, na przykład zielonych fasolek, które zrobiliśmy. Tak. Pycha! Zdrowe jedzenie też może być naprawdę pyszne. Wyszło smacznie. Czy nie fajnie było móc zrobić zieloną fasolkę w rancherskim sosie? Tak, było bardzo smacznie. Hej, jeśli chcecie poznać dokładny przepis, odwiedźcie stronę Akademii Młodego Szefa i zajrzyjcie na bloga. Cóż, to koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie się ze mną spotkać, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I. Blippi. Tak jest. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa.